dobry, moi kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Witajcie, moje kochane dzieciaczki, robaczki. Witam się z wami w drugim dniu świąt, w poniedziałek. Jest godzina 6:20, a ja sobie tutaj na sofie urzęduję z moim boczusiem kochanym, który przyszedł do mnie o 5 rano. Musiałam kociaka wymiziać, wydrapać. No i mówię, wstaję, bo ja się tak budzę, jak pójdę wcześniej spać, czytaj przed 12:00, to się właśnie budzę bardzo wcześnie. No i ostatnio boczuś do mnie rano przychodzi na mizianko i zobaczcie, taki mamy sofing. I wiecie co, znowu Barek śpi, jeszcze tam z Janem na górze, a ja po prostu tutaj dobrze, że mam kociaka, że nie jestem sama. Mój boczuś kochany, taki się miziulek zrobił, kochany. Baka to już od dawna do mnie tak przychodzi, ona jest taka pieszczocha, moja córunia, a boczuś ostatnio jakoś tak się zrobił bardziej taki, wiecie, przymilny, znaczy on zawsze lubił, zawsze przychodził, ale ostatnio jakoś tak więcej, mój kochany kociaczek, tak. Ciepło w domku, ale my sobie pod kocykiem siedzimy, ogrzewanie chodzi, pozapalałam świeczuszki, no i teraz sobie tutaj coś oglądam. Właściwie to Gabrysię sobie włączyłam, nie coś, tylko vloga, ale za chwilę sobie włączę filmik, piję kawiczkę i czekam, aż się chłopaki obudzą. No i miałam wam nagrać powitanie przy okienku, jak to zwykle mam w zwyczaju, ale pomyślałam sobie, że skoro mam tutaj boczusia i tak nam się fajnie siedzi, ja mówię, już kawiczkę piję, to potem nie będę zaparzała drugiej kawiczki, żeby się specjalnie z wami przywitać. Także kochani moi, witam was serdecznie. My jeszcze świętujemy, wy to już oglądacie, no pewnie we wtorek, czyli już jak to się mówi, święta, święta i po świętach. No powiem wam, że u nas ten czas mija bardzo fajnie, bardzo powoli, jak na mnie, to wiecie, zwolniłam na maks, chociaż wczoraj chwilę w kuchni urzędowałam, ale wiecie co, to naprawdę była chwila. Zresztą każdy z was na pewno w kuchni urzędował, bo trzeba było, wiecie, przygrzać rybki, przysmażyć pierogi, czy odgrzać pierogi, czy jakieś tam rosoły, czy inne zupy, co tam macie. Także to nie jest tak, że tylko ja wczoraj przez chwilę w kuchni urzędowałam, bo każdy jakiś tam czas w kuchni spędził. Ale ogólnie to wczoraj odpoczęłam, taki był naprawdę dzień fajny. I dzisiaj też się fajny dzień szykuje. Kochani, Jan będzie robił knedliki, będzie robił kaczkę. Zjemy sobie obiadek. Oczywiście będzie spacerek z Baryłką i to nie jeden. No, a później sobie odpoczniemy. Będzie siesta i jedziemy do pubu. Jan sobie będzie siedział, odpoczywał. No, ja będę pracowała, ale wiecie, jutro, znaczy, przepraszam, dzisiaj jedzenia w pubie nie ma. Kto będzie chciał przyjść z klientów, to tylko na drinki, więc no, będzie taki spokojny dzień i ja nie podejrzewam, że będę długo, że będzie długo otwarte. Jaka dobra kawiczka, no ale zobaczymy. W każdym razie Jana tu samego nie zostawię, zresztą on tak lubi do tego pubu chodzić, on się tam czuje jak w domu, wszystkich już zna, także po prostu przeniesiemy się z domu do pubu. A wiecie, to nie jest tak, że ja muszę stać cały czas za barem i jak taki posąg, jak taki sfinks pilnować wszystkiego i wiecie, i się nie mogę ruszać stamtąd, bo jak nikogo nie będzie, nikt nie będzie przychodził, to ja sobie po prostu usiądę z Janem przy stoliczku, zrobię sobie kawę i tyle. No tak właśnie ta praca wygląda. Ja wam cały czas powtarzam, że to nie jest pub sieciówka, że ja muszę robić tak, jak mi ktoś nakazuje, tylko po prostu jest tam atmosfera domowa. I wiadomo, że dzisiaj to żadnych jakichś tam prac specjalnych się wykonywać nie będzie.
tylko po prostu idę po to, żeby ktoś był, żeby nalać ludziom piwa w razie czego, czy wina, czy czegokolwiek, czy ginu. No wiecie, nie będę wymieniała wszystkich trunków. Po prostu chodzi o to, żeby ktoś był za barem. Także przeniesiemy się po prostu wieczorem, na 17 jedziemy do pubu. No i tyle. I taki będzie dzionek spokojny. Jutro znowu mam wolne. W ogóle zobaczymy, jaka będzie pogoda. Może się gdzieś wybierzemy. No nie wiem, to już też zależy od Jana, bo ja to bym bardzo chętnie pojechała gdzieś, czytajcie, nad morze. No ale zobaczymy. Kochani nasi ludzie, kochani moi ludzie, kochane moje dzieciaczki, robaczki, no pomimo tego, że święta się już skończyły, to życzę Wam bardzo miłego dnia, miłego wieczoru. Co wy teraz macie właściwie? No zobaczymy, kiedy mi się ten filmik uda złożyć. No będę musiała go złożyć przed pracą, jeżeli bym chciała, żebyście mieli na rano, na wtorek. Zobaczymy. No wiecie, jak ja się dziwnie czuję, jak nie ma Baryły ze mną. On tak ostatnio rano przysypia. Ja wstaję, a on zostaje i śpi. Dziwnie się z tym czuję, no ale no widocznie senior potrzebuje więcej snu ode mnie. No tak, Baryłeczek zwolnił właśnie. Także ja sobie teraz siedzę, czekam na Baryłkę, na Jana. Nie wiem, który się pierwszy pojawi. Ale zobaczcie, jak boczuś tutaj śpiunia, kochany mój. Nie chcę zapalać światła, nie wiem. Znaczy jestem świadoma tego, że jakość takich nagrań przy takim oświetleniu to jest kiepska, bo mam włączoną tylko choinkę, świeczki. No i tu oczywiście się świeci nasze drzewko. Także jest taki półmrok i no i jakość tego nagrania jest taka kiepskawa, ale chcę Wam po prostu oddać klimacik tego poranka. Kurczę, jakie to są fajne chwile, kiedy można sobie tak posiedzieć, na chwilę zwolnić, odpocząć. Poczytałabym książkę, ale nie chcę zapalać takiego światła jasnego. Po prostu sobie siedzę tutaj, piję kawiczkę i tak się relaksuję. To są właśnie takie chwile, kiedy człowiek się zatrzymuje, kiedy jest mu dobrze, ciepło, spokojnie, kiedy nie musi się spieszyć, nie musi nic robić. Ja już właśnie dzisiaj nie muszę niczego. Jak to fajnie jest powiedzieć, że nic nie muszę. Muszę iść do pracy, ale to nie jest tak, że muszę i ojejku, idę do pracy, ojej, nie. Po prostu się zbierzemy, pojedziemy, przeniesiemy się do pubu, a tam też będzie na pewno sympatycznie. Także wiecie, no to jest właśnie taka zmiana w życiu, taka różnica, że jestem za to wdzięczna. O, może tak to powiem w skrócie, bez rozwodzenia się. Fajnie ten czas mija. Nadchodzi Sylwester pomalutku, którego ja nie lubię, nie przepadam za Sylwestrem. Kiedyś bardzo lubiłam. Była to dla mnie taki dzień, gdzie trzeba było się szykować, gdzie miała być szampańska zabawa. Ale wiecie, to było za młodu, kiedy byłam nastolatką i tam jeszcze miałam, nie wiem, z 20 lat, 30. I przypominam sobie, że moja świętej pamięci babcia, poczekajcie, napiję się kawiczki. No i moja świętej pamięci babcia Hela zawsze mówiła, zacznę od tego, że ja nie mogłam zrozumieć tego, że babcia Sylwestra spędza w domu i mi zawsze mówi, że mówiła mi zawsze, aj, poczekaj, wybawisz się i zobaczysz, że nigdzie ci się nie będzie chciało na Sylwestra chodzić, bo w domu najlepiej. No i ja nie mogłam tego zrozumieć, jak to możliwe, że Sylwestra można spędzać w domu. Przecież Sylwester to są wspaniałe kreacje, szampańska zabawa, tańce, muzyka. No, tak to kiedyś było i rzeczywiście te Sylwestry takie były. Było mnóstwo wyjazdów, jeszcze jak byłam w Polsce, właśnie jak taka, znaczy jako młoda dziewczyna, to wyjeżdżałam na obozy jeździeckie, bo to się wyjeżdżało jakoś tak już w pierwszy, w drugi dzień świąt.
I był tydzień obozu i zakończony Sylwestrem. Kurczę, humory wspaniałe, zabawa, naprawdę było tak radośnie. I ja nie mogłam tej babci zrozumieć, o czym ona mówi. I mówi, a babcia mówiła, poczekaj dziecko, przyjdzie czas, że będziesz ten czas, że będziesz tego Sylwestra spędzała w domu. I potem to samo mówiła mama i tata mówił, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. I ja naprawdę nie mogłam tego pojąć. I sobie myślałam, ale pierniki, kurczę, jak tak można spędzać Sylwestra? No i co? I teraz właśnie robię dokładnie to samo. Chociaż w tamtym roku żeśmy wychodzili, też byliśmy u tych naszych znajomych, bliskich. Byliśmy z Barkiem. No ale w tym roku to nie wiem, to raczej będziemy w domu. Jeszcze nie wiem tak do końca. Ja w Sylwestra pracuję, ale o 21 kończę. Także i potem mam wolny nowy rok, także nowy rok i potem chyba drugiego też mam wolny. Nie wiem jak tam, muszę jeszcze sprawdzić dokładnie. A zobaczymy, myślę, że raczej z naszymi zwierzakami spędzimy czas. To znaczy zawsze spędzamy czas ze zwierzakami, z baryłeczkiem przede wszystkim, bo kotki to tam wiecie, kotki, o widzicie. Ale tak, to się tak właśnie w życiu zmieniło, że po prostu okazuje się, że faktycznie w domu najlepiej. No dobra, kochani ludzie, czekam na baryłeczkę, czekam na Jana. Jeszcze raz ściskam Was mocno, mocno i serdecznie. Przesyłam moc miłości z głębi serca. Mam nadzieję, że się zrelaksowaliście, odpoczęliście w te święta. Ja wiem, że nie u każdego była atmosfera rodzinna, no ale tak właśnie to nasze życie wygląda. Dobra, kochani, to ja sobie dalej jeszcze chwilkę pooglądam filmik. Jest w 6:30 w tej chwili. Dochodzi za 25, siódma. Tam mam zegarek i widzę. Dlatego taka mądra jestem. U nas, jak widzicie, jeszcze ciemnica i ciemnica jeszcze będzie z 1,5 godziny. No naprawdę w tym czasie wigilijnym to jeszcze o 8 jest ciemno i dopiero tak po 8, w 8:30 się zaczyna rozjaśniać. Lubię ten czas, bo właśnie są światełka, jest choinka, można rano posiedzieć, wypić kawiczkę, uwielbiam. Natomiast styczeń, a właśnie, bo się zagadałam i nie skończyłam Wam mówić, nie lubię już teraz Sylwestra, bo mija Sylwester, przychodzi styczeń i ten styczeń jest po prostu taki nieprzyjemny. Chociaż przypominam sobie, że w tamtym roku to minął bardzo szybko. Potem, wiecie, luty, już się zaczęła u nas wiosna, bo w Anglii wiosna to przychodzi bardzo szybko. Także nie obejrzymy się i będziemy mieć żonkile w Pitulowie. Chociaż powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo się obawiam o te wszystkie cebulki, które wsadzałam jesienią. No bo po tych przymrozkach, mrozach, które mieliśmy, no to nie wiem co będzie. Ale nie ma co się martwić zawczasu, przyjdzie wiosna, zobaczymy. No idziesz wreszcie, cześć kochany, ja czekam na ciebie i czekam, gdzie ty byłeś? Musiałem się wyspać, bo wczoraj miałem bardzo intensywny wieczór. Cześć, baryłeczko kochany. Moi drodzy, jest prawie 7:30. Zobaczcie, jak długo na niego czekałam. Koteczki w ogródeczku. Baryłeczko mój kochany. No drapnie, bo ja się specjalnie tak układam, żebyś mogła mnie teraz za uszkiem podrapać. Po brzuszku. Chodź do mnie troszkę, chodź. No chodź do mnie, baryłka. Halo? No chodź do mnie. No widzicie, jaki on zaspany. Przychodzi i się kładzie. Baryłko, chodź do mnie. Baryłeczko, moje kochanie. Idziemy, siusiu? Halo? No nie słyszę. On naprawdę nie mało co słyszy, kochani. Trzeba mu prosto do ucha mówić, żeby usłyszał. Dobra, idziemy na siusiu.
Moje kochane psisko. I zobaczcie, jaka u nas ciemnica cały czas. W 7:30 i ciemno. Dnia nie widać. Co, kochany mój, jaki ty cieplutki. Jaki cieplutki, Brzunia Brzusio. Ojejku. Mój futrzaku kochany. Chodź, idziemy. Idziemy, siusiu. O, no nareszcie. No nareszcie, ja czekałam na ciebie i czekałam. On jeszcze się budzi. Słuchajcie, to u niego naprawdę teraz trwa. Właściwie to się zastanawiam, że powinnam mu robić kawę. Zobaczcie ogonek. Mam nadzieję, że to widać. On ma taką białą antenkę na końcu. Ogoneczek nasz kochany. Co, baryłko? Moje kochane psisku. Moje kochane. Chodź, siusiu, idziemy. Tylko najpierw wpuścimy bakuleńkę, bo już widzę, że bakuleńka wróciła ze spaceru i urzęduje na oknie. Bakuleńko kochana, co? Chodź, już za zimno w pupkę. Chodź, teraz trzeba się będzie zastanowić, że... Ale jak ptaszki świergolą. Chodź, kochana, chodź. I wiecie, za chwilę boczek przyjdzie. Słyszycie ptaszynki? O, coś kiepsko słychać. Słychać, słychać. Dobra, idę z baryłeczkiem. Ale jak świergolą. Fajny poranek. Kurczę, jak ja lubię tę grudniową ciemnicę. I sytuacja wygląda tak. Tu baryłeczek, tu boczuś, tam chodzi bakunia, prawie 8:00, czekamy jeszcze na Jana, ale nam dobrze, kochani, a ja się nie mogę ruszyć, bo futrzaki mnie oblazły, dosłownie obkleiły. Cześć, no halo, mój kochany. Mój baryłeczko. Bakunia teraz sobie siedzi na okienku, ale mamy fajny poranek. Za chwilkę się ubieram, idziemy z baryłką pochodzić. No, taki fajny, powolny, ciepły, przytulny, wyciszający czas. Głupawka. Głupawka. A czemu głupawka? Mamy Jeniczka. Doczekałam się, czekam od rana. Co masz? Dobry pomarańcz. No ja właśnie przed chwilą zjadłam takie dobre pomarańcze w farmerskim sklepie i Jenicza kupił. Owoce są generalnie beznadziejne w tej chwili, ale te pomarańcze, co przywiozłeś z farmerskiego sklepu, są naprawdę dobre. Wyspałem się. Nie, no odpoczęliśmy. Odpoczęliśmy, fajny czas. Co, baryłko? No wreszcie jesteśmy w komplecie. Ile można czekać? A ja ile na was czekałam, żebyście się pobudzili? Ale w taki dzień to nikogo nie można budzić. Trzeba czekać, aż wszyscy dojdą do siebie. No. Pyszne, nie? Słodziutkie, takie jak kiedyś oczywiste. Były. No, bardzo dobre są, aż jestem zaskoczona. Dawno takich dobrych nie mieliśmy. A koty już ze spacerku wróciły, były w ogródeczku, wszystko sprawdziły, czy tam się coś nie zmieniło od wczoraj. A wiesz, że ślimaki nam się pojawiły znowu. No, jest ciepło i przyłażą paskudy. No, też żyjątka chcą pojeść, chcą dostać czegoś dobrego, ale wiecie, te ślimaki to nie są fajne. No, ale co zrobić, no.
Dobre pomarańczki, ale jaki zapach. Nigdy pomarańcze nie smakują tak jak w Boże Narodzenie, nie? Coś magicznego mają święta w sobie. A pamiętasz zapach pomarańczy w święta za komuny? Ojej. U was to nie było takiej bidy, bo u nas to niczego nie było. I pomarańcze to były po prostu czymś zjawiskowym. Ale to u nas tak samo. Ale mieliście kolejki. Pomarańcze przez cały czas? Ta, no bo u nas nie było w ogóle. Nie wiem, cały czas, bo jak przyszli pomarańcze, to dostał każdy kilo. Nie wiem. U nas to zawsze były komunikaty w telewizji, że płynie statek z Kuby z transportem pomarańczy, a te pomarańcze jak docierały do sklepów, to się okazywało, że są zielone i w ogóle takie dziwne. I pamiętam, że zawsze mieliśmy taki wielki garnek na balkonie i te pomarańcze w tym garnku były schowane i czekały na Wigilię, na Boże Narodzenie i babcia nie dawała nam do nich dochodzić. Tak, Barek, tak było. No dokładnie, takie były czasy. Teraz to młodzi tego nie rozumieją. A kiedyś to wszystko było wydarzeniem. Pomarańcze były wydarzeniem, szyneczka była wydarzeniem, tak. Ale fajny taki poranek, nie? Nie trzeba się właśnie spieszyć. No ja czekałam z kawką na ciebie, ale od 5 rano czekałam i stwierdziłam, że się nie doczekam. Zrobiłam sobie kawkę. No tak, no bo mnie Boczek obudził. Wypiłam kawkę i czekam na was i czekam i gadam. I tu, wiesz, oglądałam filmiki i wydrapałam wszystkie 3 futrzaki i w ogóle mówię fajnie, tak, bo wiesz, na spokojnie. Bez stresu, bez pośpiechu. A ty będziesz kaczuszkę dzisiaj robił, tak? Tak. No dobra, będą zapachy. Ja się nie wtrącam, będziesz potrzebował, ale nie, Jan to robi sam wszystko, ja mu niczym nie pomogę, bo zawsze mówisz, że ci bym przeszkadzała w kuchni. No właśnie, no. To już jest jeniczkowa tradycja, w drugi dzień świąt, kaczka, knedliki, czerwona kapusta. Co? Joga od rana? No troszeczkę trzeba się porozciągać, bo bym zardzewiał. O, ja mu zazdroszczę, ja sobie nie mogę jakoś ruszyć. No, za chwilę się, wiesz. Za chwilę jak się bujniesz do kuchni, to się rozruszasz. No, będę ciepło. Relaksik, będę taki fajny. Takie zwolnienie. Fajny jest ten czas świąteczny, naprawdę fajny, bo ja mówię, że stycznia to już nie lubię. Styczeń to jest taki jakiś, ale ten czas... Styczeń, luty. Te... No, ale za chwilę nam zaczną, wiesz, kwiatki w Pitulowie kwitnąć. Jak ty się przymilasz do Jeniczka? Co to się stało, że taka miłość wielka? O, patrzcie na to. Dobra, to się zbieramy na dłuższy spacerek. 8 minęła, idziemy. Ale jasno się zrobiło, wcześniej dzisiaj bardzo. 7:55 i już jasno, bo dzisiaj ma być bardzo ładny, słoneczny dzień. Taki, wiecie, wiosenny. Mało zimowo-świąteczny, po prostu wiosenka dzisiaj do nas ma zawitać. Ma być bardzo ładnie. No i właśnie mówiłam, ja bym bardzo chciała jechać nad morze, no ale nie możemy nigdzie pojechać, bo ja idę dzisiaj do pracy, bo tak to byśmy pewnie pojechali, jak to w zwyczaju mieliśmy od lat, że w święta zawsze w pierwszy, w drugi dzień świąt albo 27 jeździliśmy nad morze, no ale 27, czyli jutro, dzisiaj jest 26, tak, dzisiaj jest 26. Jutro byśmy mogli jechać nad morze, ale chyba pogoda będzie nie za ciekawa. Ja mam jutro wolne. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. No nie ma być za ciekawie z tego, co sprawdzałam. No ale to się jeszcze okaże. No. W każdym razie dzisiaj. Dzisiaj ma być bardzo ładne słonko. Wiesz? No tak mówią. Google. Google. No sprawdzałam przed chwilą i właśnie pokazywało. Oho. No te kocyki są niezawodne, słuchajcie, one są tak milutkie, takie koci.
Nogawkę wypięci. No i to jest właśnie esencja świąt. I dopiero potem sobie wezmę za robotę. Tak, nie lampeczki. Nie wiem, o jakiej będziemy jadli, ale kochanie, ale czy ja cię poganiam? Nie. No, to właśnie o to chodzi, że to ma być taki fajny czas. Jakie spojrzenie Barka. No tak, kochany. No, Baruś. Co tam, dziadu? No on teraz będzie szukał już czegoś. Czesio jest schowany, piłeczki pochowane i on się nie ma czym bawić. Nie będę zaczepiał, tak? No. Kotki już wróciły ze spacerku, sprawdziły, co tam w ogródku się dzieje, jakie zmiany. No co, kochanie? Dobra, trzeba iść, nie? Poświrować troszeczkę. Moje kochane. No i co, i na to może to się wybierzemy w tym roku? Dzisiaj ma być ładny dzień taki, że powinniśmy jechać nad morze, to nie możemy, bo ja do pracy idę. A następny, a jutro ma padać. Jutro ma padać? No bo patrzyłam, to tak. Właśnie o to chodzi, że wtedy dni, kiedy mamy wolne, kiedy można by pojechać, to ma być brzydka pogoda. Także nie wiem, czy się uda. Ale będziemy sprawdzać codziennie, może w któryś dzień się uda. Zobacz, co Barek robi z choinką. Widzicie to? I tak, koty się chowają pod choinką i Barek zaczyna je zaczepiać i Barek po prostu wszystko zrzuca, dlatego ja tak na dole nie rozwieszałam bombek i zabawek, bo po prostu potem wszystko na ziemi leży. Podłoga zadeptana, po prostu same łapki na podłodze. Tak, bardzo dziękujemy wszystkim zwierzakom za to, że mamy czyściutką podłogę. Ależ mamusia, ja zawsze do usług, nie ma problema. Tak, my wiemy, że nie ma problema. No. Ale albo zwierzaki, futrzaki i ich ciepełko i dobra energia, albo czysta podłoga. Wybór jest prosty. No mamusia. On teraz będzie kombinował, żeby coś znaleźć do zabawy. A ja wszystko pochowałam. Czesio jest tam schowany. Tam. A gdzie piłeczki? Gdzie masz piłeczkę? Gdzie jest piłeczka? Nie wiem, czy on słyszy. Nie, chyba usłyszał. Teraz będzie poszukiwanie i coś przyniesie. Mam nadzieję, że nie brudną skarpetkę. No i co tam z pogodą? No, myślę, że ostatni dzień ma być ładnie. No właśnie mówiłam, bo no dokładnie. Jak dzisiaj byśmy mogli pojechać, no to no nie, bo ja muszę być na piątą w pubie, no to bez sensu. Zresztą co to, nie, ale co to za relaks, wiesz, jechać nad morze i się stresować, czy się zdąży do pracy, czy się nie zdąży, to bez sensu w ogóle. No. No i od jutra heavy rain. Co masz? Jest piłeczka. Ja nie wiem, on zawsze wykopie spod ziemi piłeczkę. No. Może w nowy rok się uda pojechać. Zobaczymy, bo tam jakiś jeszcze dzień słonka ma być. No. Jak się uda, to pojedziemy. No. A jak nie, to nie wiem kiedy. Dobra, kochani, bo będziemy tak siedzieć, gadać i gadać, a wiecie, że to będzie trwało i trwało. Relaksik taki. Od rana. Chyba ci się kawka tam już zrobiła. No pogoda jest jaka jest, no nic nie zrobimy. Może się uda wyjechać, zobaczymy. No. No jutro na pewno nie. Jutro ma być i wiatr, no. No. Nad morzem to nie jest żadny. No nie, jak ma być wiatr i padać, to bez sensu w ogóle jechać. No. Zobaczymy, będziemy sprawdzać codziennie, jeżeli się zgramy. Znaczy ze mną, no bo Jan to ma wolne cały czas do początku stycznia. Jak się ze mną uda zgrać, że będę miała wolne i że będzie pogoda, no to wtedy się wybierzemy. Gdzie piłeczka? Aha, już dywanik po prostu zrolowany. Super rozrywka od rana. Gdzie masz piłeczkę? Dawaj piłeczkę. Mm-hmm.
Daj piłeczkę. A koty już się pospały. Jak Boczusia wydrapałam, przyszedł, wymiziałam go. Przyszedł o 5 rano, chciałam ci powiedzieć, jak ty jeszcze byłeś w innej bajce. No zdolny kotek. No zdolny kotek, kochany. Tak, nagle mu się przypomniało, że mamusia jest najkochańsza na świecie i może kot... O 5 rano. Tak, i może kotka wydrapać. No. No dawaj piłeczkę. Przyszedł Jeniczek, to się będzie bawił z tobą, bo Jeniczek o niczym innym nie marzy, tylko żeby się z pieskiem od rana bawić. Psik? Daj piłeczkę, daj. Dawaj piłeczkę. Dobrze wyfroterujesz podłogę przy okazji. On zawsze coś znajdzie, nawet jak mu się pochowa zabawki, to zawsze coś wyciągnie, wyszuka. Specjalne zdolności. Jakie skupienie. No i nie da tak spokoju, dopóki teraz nie pójdzie na dłuższy spacer, żeby się wybawić. No, no właśnie o to chodzi. Takie są border collie. Siusiu dawno zrobione, ale nie, trzeba teraz się pobawić, poświrować. Dlatego musi border collie mieć spacery. Border collie, znaczy barek. Barek czytaj border collie. One muszą mieć bardzo dużo ruchu, bo to są takie psy, które muszą pracować, muszą coś robić, muszą się bawić. Specyficzna rasa. Jak nie wybawi się na spacerze, to będzie w domu świrował i zadręczał wszystkich. No teraz możesz się zgiąć i sięgnąć piłeczkę. Joga o poranku. Tylko nie wylej sobie na nogi kawy. Moja joga maksymalnie kubek k buzi. A jak ci służy stoliczek skarbutu, z Pchlego Targu? Super ten stoliczek, nie? Super. No. Ja w ogóle nie wiem, co z tego nagrania będzie, bo ciemnica taka. Ale taki jest u nas nastrój świąteczny. Nie ma górnego światła, są świeczuszki, choineczka, lampeczki takie. O, ma być przytulnie, proszę. I piłeczka. No. I tak będzie cały czas, dopóki on się nie wybiega, ale on się musi porządnie zmęczyć i wtedy dopiero idzie spać. I tak będzie teraz spojrzenie i tak, ale baw się ze mną. Jeniczku, baw się z baryłeczkiem. Ja wiem, że ty o niczym innym nie marzysz w tej chwili. No. Super, relaks. I tak, choinka zaraz będzie rozebrana. A wiecie, to jest malutka piłeczka, jak on wyciąga Czesia i zaczyna mordować Czesia tutaj, no to po prostu kiedyś się skończyło tak, że została potłuczona szybka z tej gablotki, która tam stoi ze szkłem, znaczy z kieliszkami. No, norma. Także jak chcecie mieć border collie, to musicie mieć dużo czasu na takiego pieska. Bardzo dużo czasu. No. Dobra, ja się wyłączam. Wyłączamy się, kochani, bo będzie filmik godzinny. A tylko siedzimy na sofie od samego początku i pitolimy. Ale to też jest fajne, nie? A potem pokażesz nam kaczkę? Dzieło swoje? No, na pewno. Dobra, to później się połączymy i pokażemy wam jeniczkowy świąteczny obiadek. Ale już widzieliście nieraz, jak jeniczek robi kaczkę, knedliki, kapustę modrą.
Červenou. Tak. No, a to jest takie dobre. Tylko jak ja to zjem, to jak ja potem będę w pubie pracowała? Zasnę snem zimowym. Ja cię przyjadę. Nie no, jedziemy razem. Ale dzisiaj w pubie to będzie spokój, zobaczysz. Jacyś ja może wiem. Regularsi? Nie, dzisiaj nie będzie dużo ludzi. Dobrze, wiem, że masz piłeczkę, proszę. No. Dobra, kochani, to my się rozłączamy, bo ileż można nadawać z Sofy? Dużo. No właśnie, ja wiem, że... No taki czas. Powolutku, pomalutku odpoczywamy. I właśnie o to chodzi, żeby na spokojnie. Bo ci szczęka z zawiasów wyleci. Z czego? Z zawiasów. Jakie zawiasy? A nie wiesz, co to są zawiasy w szczęce? Panty. Co? Z pantu. Z pantu, no tak, bo ci szczęka z pantu wyleci. Będą musieli też się rozpać. O to chodzi, żeby odpoczywać. Jeść, spać, spacerować, bo trzeba, kochani, spacerujcie, żeby nie zardzewieć. Nie można tylko siedzieć i jeść w święta. Nie. Że Sofie sobie dobrze spaceruje. Ale wiecie, no nam barek nie da leżeć. Trzeba wychodzić. No i to jest właśnie dobre, że nie tylko śpimy i jemy i siedzimy, ale również spacerujemy. No daj. Daj do mnie. Dobra, to będzie najdłuższy filmik od wszechczasów. Dawno takiego długiego filmiku nie było. No ale tak, taki klimacik. Złapaliśmy po prostu już taki nastrój totalnego wyluzowania, relaksu i po prostu się fajnie siedzi. No. Ole fajowo! Wszyscy w domku, jeniczek, agulinka, koteczki, te małpy futrzane, które mi spać nie dają. Ale fajnie, bo się można bawić piłeczką. Głupawka poranna. No, jakie spojrzenie. Nie ma piłeczki, nie ma piłeczki. Słuchajcie, Barek jest takim psem, że on się bawi absolutnie wszystkim, bo nieraz mi piszecie, że wasze zwierzaki się nie chcą pluszakami bawić albo piłeczkami. Barek się bawi wszystkim, czy są to pluszaki, czy piłeczki, czy frisbee. Wszystko jest fajne, wszystko. Byleby się nim zajmować. A najfajniej jest wtedy, jak psiunio nie jest sam w domu, tylko ktoś jest przy nim. Wtedy jest tak szczęśliwy. Ajajajajajaj, jak fajnie. Rozstaniemy się z widzami, rozłączymy się, czy się nie rozłączymy, czy to będzie relacja po prostu z całego poranka. Mamy włączone. No. A zaraz tutaj. Cześć ludzie. Zaczyna się wschód słonka, kochani ludzie. Bardzo późno dzisiaj, ale zobaczcie, jakie niebo. Ptaszynki świergolą. Boczuś, cześć kochany, pokaż się ludziom w pełnym dniu. Przy światełku, żeby cię było dobrze widać. Kochani, taki poranek.
fajna energia od rana. Moi drodzy, chciałam wam pokazać. Jan był w sklepie i były takie koszyczki. Czekajcie, bo tu się kokardka. Tu była jeszcze jedna roślinka, ale ona niestety umarła. Jan, jak zobaczył, w jakim to jest stanie, to po prostu stwierdził, że musi to kupić. Jakieś grosiki to kosztowało, bo to było przecenione, kupione we Wigilię. Coś tam Jan jeszcze dokupywał w sklepie i mówi: Aga, wziąłem ci ten koszyczek, bo koszyczek ci się bardzo przyda na pewno do kwiatuszków pitulowych. A nie mogłem patrzeć na to, jak te kwiatki w tym usychają. I ja, słuchajcie, to podlałam. Bluszcz odżył. Niestety ta jedna roślinka, która była, to umarła. To chyba była gwiazda betlejemska albo coś takiego. No, gwiazda betlejemska jest bardzo charakterystyczna. Nie wiem, bo to już było tak uschnięte, zmaltretowane. A ja mówię, dobrze, że to kupiłeś. Zregenerujemy te kwiatki. Tutaj to jest... Werbena? Co to jest ten kwiatuszek? Nie, to nie jest werbena, coś podobnego. Ale to jest wieloletnie, także spróbujemy go zregenerować. Bluszczyk się ma bardzo dobrze, także zobaczymy, może będzie tak, że nam tutaj oplecie nasze pitulowo. No, taki poranek. Cześć, kiwaczku, dzień dobry, bo się jeszcze z tobą nie witaliśmy dzisiaj. Cześć, kochany. Troszkę wiało, łańcuch nam znowu zleciał, ale ogólnie pitulowo się dobrze trzyma. Teraz lampki nie zapalone, bo już dzień. Łańcuchy na miejscu. Trochę nam tutaj lampki zjechały, będę musiała je poprawić, łańcuch. Ale spoko, wiatry przeżyło pitulowo. Ja myślałam, że jak zacznie tak porządnie wiać, to nam to wszystko odfrunie. Nie ma problemu żadnego, wszystko wytrzymało, dekoracja jest ok. Dobra, kochani ludzie, kończymy i lecę z baryłeczkiem, bo już czas na to. Co prawda Barek, wiecie, co 5 minut siku robi, albo przed domem, albo w ogródeczku, wietrzy się, ale trzeba iść pobiegać i zrobić, wiecie, grubszą sprawę. Bakunia, cześć kochana. Ciucinka? Cześć, kochanie. Ona już oczywiście teraz ruszy na szopkę. Pokaż się, kocie piękny. Jak to piszecie? Kot niskopodłogowy. Krótkie nóżki. Bako? Bakuleńka? Teraz będzie jump na szopkę. Ptaszki świergolą. To ona jest po prostu w swoim żywiole, nasza hunterka. Tylko mi tu ptaszka żadnego nie przynosi. Na szczęście ptaszki to są tak, wiecie, wyczulone na bakę, na boczka, że one się nie dają. Zobaczcie, jaka róża piękna. Ja sobie tutaj ciągle podjadam te owoce. Najlepsza witamina C. Dobra, kochani. Jeszcze się przywitamy z szeryfem. Cześć, szeryf! Cześć, dzień dobry! Nie widać cię, ale słychać. I nie pokazuj się lepiej, bo ta mała potwora tam siedzi na szopce. Widzicie? Ale elemelki tak dobrze po prostu tutaj sobie radzą z nią. Robią ją w balona. Dobra, kochani ludzie, idę do domu się ubrać cieplutko i na spacerek ruszamy. Baryłeczko? No, baryła się jeszcze budzi. No, to na razie. No, to ja wróciłam z ogródka, usiadłam, okryłam się kocykiem, baryłeczek się położył, jeniczek okryty kocykiem i co teraz trzeba zrobić? Kto został w ogródku? Proszę bardzo, widzicie? Bakuleńka siedzi na oknie i czekasz, ją ktoś wpuści. I wiesz co, Jan? Ja się założę, że jak wpuścimy bakę, to za chwilę przyjdzie boczek i będzie na oknie siedział i czekał, aż go się wpuści. Otworzysz jej? No ja dopiero się przykryłam kocem. No... Takie nasze kochane koteczki. A ktoś mi fajnie w komentarzach napisał, że co to by było, jakby było 20 kotów. A nie, boczek jest w domu, właśnie przy kocyku, przy dywaniku chodzi na podłodze.
Kochana córunia, chodź do tatusia. Ale ona, bo Boczek to wchodzi od razu, a ona teraz będzie myślała 5 minut nad tym, czy wejść, czy nie wejść. Musisz chwilę postać, zaprosić królewnę. To jest najbardziej wkurzające u kotów. Jeszcze nie. Zaproś ją specjalnie. Uklęknij. Mam na czworakach. Tak, proszę. Uklęknij, powiedz, kochana córuniu, zapraszam cię serdecznie do domku. Tak, raz, dwa, trzy. Idziesz albo nie, bo ja zamykam. Nie, bo jak ją będziesz poganiał, to ona nie wejdzie, bo się zestresuje. No. Dobra. Cześć, kochanie. Ale wiadomość jest, to znaczy tak, jest o tyle dobrze, że oba koty są w domu. Co tam podjadasz? Tam są ciasteczka poprzykrywane. Chciałam ci powiedzieć, że złapałam bakę, jak siedziała i wylizywała czekoladę swoich lineckich ciasteczek. Co? Mówiłam ci, żebyś je lepiej poprzykrywał. Jan tam, bo wiecie, one tam stoją na talerzach, te ciasteczka poprzykrywane folią, ale Jan niedokładnie przykrył i baka oczywiście nos wsadziła i wylizywała. A chowane było to przed Boczkiem, żeby Boczek nie zjadł. A ja bakę na tym przyłapałam. Jaka dobra. Ja nie jem, nie, bo ja się źle po tych cukrowych ciasteczkach czuję. Dobra, kochani, ja myślę, że filmik to będzie miał ponad godzinę, bo jak jeszcze kaczkę dogramy później. Ale co tam, świąteczny filmik to może być długi. No. To na razie żegnamy się z wami kolejny raz. 9 na zegarze dochodzi, a my dalej chilloutujemy. No ale taki właśnie jest świąteczny czas. Odpoczywać i robić to, co się chce. Najlepiej to siedzieć w piżamie. A może live'a zrobić od razu? No wiesz co, były prośby o live'a. Zrobimy live'a. Może w Sylwestra, jak wrócę z pracy. O! To nie jest głupi pomysł, żeby zrobić live'a, jak wrócimy z... Ty się do pubu wybierasz w Sylwestra? A wrócimy? A to jest dobre pytanie. Dobra! Akurat tutaj Jeniczek się wykazał błyskotliwością umysłu, bo faktycznie może być problem z powrotem do domu w Sylwestra. No. Ale jakbyśmy wrócili, jak to może zrobić? Jakby się udało, tak? Zobaczymy. Kochani, niczego nie planujemy, bo wiecie, że u nas to wszystko na spontanie. Ależ oczywiście. Ja się też szykuję w Sylwestra do knajpki. Przecież wiesz, że ciebie nie zostawimy, kochany nasz. No. Dobra, rozłączamy się, bo dzisiaj jest jakaś faza. Wiesz, że ja od 5 rano czy 6 rano to nagrywam tutaj z sofy i gadam do ludzi, pitole. Także będzie super, super, po prostu fantastyczny, urozmaicony, ciekawy, interesujący filmik. Takiego dawno nie było. Piłeczka, proszę. Tylko przy okazji, jak tam jesteś... No, to właśnie tak wygląda. To wyprostuj dywanik, baryłko. O co tam dywanik? Ważna piłeczka. No zobaczcie, jak dywanik ślicznie wygląda. No bardzo ładnie wygląda. Maruszko, ja lepiej kawkę i pójdziemy, no. Fajny poranek. Taki, jaki powinien być świąteczny. No. Pewnie, że fajny. Wszyscy w domku. Lampeczki. Fajna gadka. Drapanko. Kotki się mordują. Aha, o, Boczek ma ambę. Proszę bardzo, bo to niespotykany widok. No, dobra. Czy rozłączymy się wreszcie? Nie, ja nie chcę. Ja chcę śpirować. Co ty nosisz? Coś ty znalazł? No jak to, co mam za babeczkę?
ktoś zgubił, tak? A ty korzystasz. Kochani ludzie, witajcie. Może sobie dzisiaj wejdziemy na ten pomost. Nie jest oblodzony, nie jest mokry. To możemy sobie tutaj na chwilkę stanąć. Jest koło 16, ja z baryłeczkiem na spacerku. Niedługo się będę szykowała do pracy. Witajcie, kochani ludzie. Dzień dobry, moje kochane dzieciaczki, robaczki. Witam się z wami. To ja, wasz elfik. Wiecie co, nie wiem, co mam mówić, bo jest mi bardzo, ale to bardzo smutno. Miało być takie nagrywanie jeszcze świąteczne. Mówię, a trudno, będzie długi vlog, nieważne. Zrobimy nagrywanie z kuchni, pochachamy się, ale wiecie co, nie jest mi do śmiechu, bo dzisiaj dotarła do tych osób, które oglądają Tomiego, Tomka, Tomiego 76. To wiecie dobrze, że dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Odszedł Bandziorek, jego kochany kotek. No i po prostu, wiecie co, straciłam całą energię do nagrywania. Tak, kochanie. No widzicie, niedawno Gabrysia PZK straciła kropeczkę. Teraz Tomi stracił Bandziorka. A jak wiecie, kto śledzi moje vlogi, to wie, że byłam na wiosnę u Tomiego. Widziałam Bandziorka, duży, potężny kot, taki jak Boczek. Przepiękny kotek, taki sympatyczny, no i widzicie, choroba go dopadła, nie dało się kotka uratować i po prostu odszedł teraz w święta. No i a nie miałam już ochoty nagrywać, wiecie jak to jest, strata zwierzaka boli. Ja sama wiem, jak ja cierpię, jak moje zwierzaki chorują, jak coś się dzieje, to się natychmiast bardzo martwię, denerwuję. Opadam z całej energii, z sił i po prostu jestem, wiecie, no, nie do życia. Także kochani, wybaczcie i zrozumcie. Ja wam puszczę na koniec, bo zrobiłam tylko taką króciusieńką, naprawdę smutną przebitkę. Dosłownie na moment wam pokazałam ten janowy obiad, który był przepyszny. Ale uwierzcie, że po prostu ta wiadomość mnie tak jakoś... No kurczę, odszedł zwierzak, kochany członek rodziny i to po prostu tak człowieka... Smuci, nie będę mówiła. Kto ma zwierzaki, to wie, jak się wtedy czujemy i po prostu... No, ja to przeżywam. Także kochani moi, kończę. Przyszłam się tylko pożegnać. Obejdę sobie z baryłką staw, troszkę mu porzucam tę zabawkę. No i jedziemy za chwilkę do pubu. Taki fajny popołudniowy obrazek stawu. Przepiękny dzisiaj był dzień, naprawdę słoneczko przez cały czas. Jakieś takie pojedyncze chmurki się teraz pojawiają, ale już chyli się dzień ku końcowi, za chwilkę będzie zachód. Już widzicie, jak jest słoneczko nisko. Także dobra, moi drodzy, kończymy. Naprawdę, no nie mam fazy, żeby do was więcej pomówić. Taki fajny dzisiaj był taka fajna energia od rana, a potem to wszystko. No co mi tu rzucasz pod nogi? No zobaczcie, muszę mu rzucić, bo przecież nie da żyć. Tak właśnie myślałam, że zrobimy sobie, że uda nam się nakręcić taki vlog, na którego czekacie. Nawet mówię tak, pewnie wyjdzie tego nagrywania z kuchni więcej, to zrobimy sobie filmik na jutro osobny. No ale nie dałam rady. I kto ma zwierzaki, to doskonale rozumie, jak to jest. Także Tomi, jeśli oglądasz, to mocno przytulam, bardzo współczuję, okropna strata i to jest to, o czym ty mówiłeś na vlogu, że jak człowiek, jak się traci członka rodziny, no wiecie, no mówię o zwierzakach, to po prostu człowiek się zastanawia potem, czy chce jeszcze jakiegoś zwierzaczka w domu mieć, bo po prostu ta strata jest tak emocjonalna, tak silna, że często jest tak, że już nie chcemy więcej. Nie chcemy, bo nikt nie chce przeżywać czegoś takiego. Dobra, kochani ludzie, będę się z wami żegnała. Pójdę z baryłką sobie w koło stawu. No i taki to dzisiaj dzień, widzicie, ze smutną wiadomością na koniec. Kto ogląda Tomiego, to wie, kto ogląda Gabrysię, to też wie, że niedawno straciła kropeczkę pieska kochanego. Kropeczka chyba miała
12 lat, także też już wiekowa, a wiecie, powiem wam jeszcze, że wczoraj się dowiedziałam, też odszedł piesek tych moich znajomych, którym woziłam Intrakt, myślałam, że może się da jakoś go wzmocnić, pomóc, no i też to jest kolejny piesek, który odszedł w tym czasie, także trzy zwierzaki, które znałam, Bandziorka, Kropeczkę, no Kropeczki to nawet nie miałam okazji pogłaskać, ale wiecie, ciągle na tych filmikach ją widziałam, Gabrysia pokazywała i po prostu to są takie bardzo smutne wiadomości. No, dobra, moi drodzy, kończę. No, bardzo smutnym akcentem, no ale tak to właśnie jest, że odchodzą ci nasi najbliżsi, odchodzą zwierzaki i potem jest smutek w sercu. Także teraz wam wrzucę dosłownie króciusieńką tylko przebitkę, żebyście zobaczyli ten jeniczkowy obiad, który naprawdę był pyszny. Ja właśnie teraz wyszłam, Jan się trochę położył, ja teraz wyszłam z Barkiem, żeby się przejść, bo po prostu mam wrażenie, że pęknę, a i tak nie zjadłam całej porcji, bo było za dużo, ale było naprawdę dobre, bo to była taka kaczka z farmerskiego sklepu. Bardzo dobra, naprawdę bardzo dobra. Wiecie, jaka różnica między kaczką, którą Jan kupował gdzieś tam w Lidlu czy w Tesco, a w farmerskim sklepie. Ona była taka soczysta, duża, naprawdę była fajna, zupełnie inna. Nie chciał mi powiedzieć, ile za nią zapłacił, więc no, na pewno była dużo droższa niż w Tesco czy w innym marketowym sklepie. Ale wiecie, raz na rok Jan powiedział, że warto, bo jest bardzo duża różnica. Kochani moi, i mogę w tym momencie powiedzieć, święta i po świętach. Szybko minęło, prawda? Za chwilę Sylwester i będziemy czekać na wiosnę w Pitulowie i mam nadzieję, że kwiatki będą, że nie wymarzły cebulki. Niebawem mam nadzieję, że Pitulowo rozkwitnie i będzie znów kolorowo, fajnie, ładnie i będziemy się cieszyć tym wiosennym widokiem, słoneczkiem. Żegnam się z wami, moi kochani ludzie. Dziękuję wam za obecność, za wszystkie komentarze, za to, że byliście w tym czasie z nami, za te wszystkie ciepłe słowa płynące z głębi serca. Jesteście bezcenni, po prostu... Nawet nie wiecie, jak mi pomogliście w te święta. No. Dziękuję wam bardzo, żegnam się z wami, bo pewnie filmik będzie miał ponad godzinę. No. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa! Powiodło się. Powiodło, udało się. No, dobra, kaczka, dobra. Modra kapusta, knedliki, czeska świąteczna wersja obiadu. Smacznego!